Ej, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy w Profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Dalej jesteśmy w Tajemniczej Wiosce i tym razem szukamy Ramona, nadal, w trzecim rozdziale, jednego ze sługów Reinholdów, który zaginął, podczas gdy inny zginął. No to jest dość ciekawe. Ale dobrze, jesteśmy tutaj w restauracji, albo w barze, nie wiem jakby to inaczej nazwać, kawiarnia? Whatever. Pogadajmy z barmanem, bo tacy ludzie jak on powinni wiedzieć najlepiej. Dużo słuchają swoich klientów, więc... Co masz do powiedzenia? Znowu będzie zagadka, prawda? Hej panowie, znowu czegoś szukacie? Zostaliśmy wezwani do St. Mystery, żeby znaleźć złote jabłko. Ale przybyliśmy całą drogę z Londynu. A przez ten cały czas jesteśmy jakoś wpychani w jakieś niepotrzebne i nie mające nic znaczenia zadania. Ani kroku nie przyszliśmy w naszym śledztwie. No przykro mi to słyszeć, ale no cóż, lubicie zagadki, prawda? Mam tutaj problem z jedną. Wysilam się okropnie tutaj, żeby złączyć rzeczy, żeby złączyć jedno do drugiego. Czy pomogliście by mi, czy byście pomogli mi w tym problemie? Mam trochę mleka i chcę je podzielić na dwie połowy, ale moja miarka zniknęła, wzięła nogi za pas. Macie jakieś pomysły, albo macie pomysł, jak podzielić to na dwie połowy? Tak, spróbujemy. To będzie znowu taka fajna zagadka. Okej. Wiem, że muszę zrobić tutaj tak, jak poprzednio też, tutaj to i tutaj to. Teraz róbmy tu, będzie szósteczka. Wtedy zrobię... Tutaj trójeczka? Tutaj siódemeczka? Nie. Fuck you. Będziemy musieli próbować. Próby i błędy, to jest to, co kocham i co trzeba zrobić. Jedyne, co jest możliwe, to, że to teraz pójdzie tu, chociaż to jest tu, chociaż to i tu, tu. To musi być, to musi iść teraz tu. Jej! Chyba wiem. O kurde, wiem, udało się! Jem, dwie piąteczki! Super, podzieliłem mleko i jestem dobry. Moi apostołowie, musicie mnie teraz chwalić. Dobra robota, tak, tak. Wiem. To było teraz łatwe. O, dziękuję, w końcu mogę zacząć robić te bułeczki. O, czy kiedy, czy jest jakiś, albo raczej musi być jakiś powód, jakiś sposób na oddzięczenie się. Dobrze, to w końcu restauracja, więc... Przejdźcie tutaj zawsze, kiedy będziecie głodni. Na koszt firmy będzie jedzenie. Jej, dostaliśmy gizmo, nie jest źle, możemy teraz tutaj przychodzić i nie płacić za jedzenie. No i dobrze, ty nic nie masz, nie? Nie, ja z tobą nie gadam. Wychodzimy! Co tu jest? Nic. To już tu nic nie ma, ale tutaj jeszcze wrócimy, to jest... park, to jest park, no tak, tak, dokładnie, to jest park. Ale teraz zabierzemy się za przejście przez wieżę zegarową do drugiej części miasta. Do północnej części miasta. Okej, Dick. Dick, nie Dick jak Dick Gumshoe, tylko Dake, Dake. Commercial Dake, co? Ej, witam, jesteście dobrzy w zagadkach, co nie? Jeżeli chcecie przejść, to musicie mieć już rozwiązanych 12 zagadek. Albo raczej, czekajcie, to nie ten głos. Musicie mieć rozwiązanych 12 zagadek. Hej, ale wygląda na to, że już je rozwiązaliście. No cóż, wygląda na to, że was okłamałem. Jeżeli naprawdę chcecie przejść, musicie tą zagadkę tutaj jeszcze rozwiązać. Ej, powiedziałeś, że 12. No jak można być takim... No, naprawdę taki głupek chuligan. No nieźle, to jest taki Crab Goyle z Harry Pottera. Albo... nie. Jak... Do kogo można by go jeszcze porównać? Do wielu. Dobra. 20 pikaratów. Aha. Mamy tutaj kostki i musimy odgadnąć zadanie, albo raczej znaczenie, kostki D. Kostka A znaczy 0, kostka B znaczy 9, kostka C znaczy 6. Co znaczy kostka D? Zero to jest... 12... Dziewiąta, tutaj dziewiątka, tu 12. Tu 12, tutaj 6. Wiecie, co to znaczy? Że tutaj jest 3, a tu 12. Czyli znaczeniem jest 3. Trzecia godzina. Bo to chodzi o godziny. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo to wygląda jak zegarki. Na pierwszy rzut oka widać, że to są zegarki. Teraz się okaże, że nie mam racji. No, no, pomóż mi. Pokaż mi, że mam rację. Dawaj, Layton, dawaj. O, jestem dobry. Kurczę, dwie zagadki mi się udało zaraz po sobie. Nieźle. Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz próbuję na żywo tłumaczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, droga wolna. Zasłużyliście na to, panie.
więc proszę przejść. Nadal szukacie tego okropnego kota? Szukamy teraz jednego ze sługów Reinholdów. Nazywa się Ramon. Czy widziałeś go może? Ramon, e? Tak. Wydaje mi się, że mogłem, ale... O cholera! Gdzie ja widziałem tego chłopaka? Tego kolesia. Może zapytaj lepiej kogoś innego. Idź zapytać Lucy, bawi się pod... albo raczej stoi pod wieżą zegarową. I kolejne gizmo, jej! Chyba jeszcze dwa kawałki będziemy mogli ułożyć sobie. O, to będzie teraz piękne wejście. Na 30 FPS-ach. Nie, nawet nie. W końcu możemy przejść do... W końcu możemy przejść przez wieżę zegarową do następnego, do północnej części miasta. To jest naprawdę fascynujące. Yeah, I'm so excited. And I can't just hide it. I can't wait to see what's... No tak, nie mogę się doczekać, co tam na nas czeka. I'm so excited. And I just can't hide it. To jest taka piękna piosenka. Z lat 90, prawda? No. Piękna muzyczka. Dobrze, mam tutaj zagadkę z kotem. Oj, co to będzie? A, z mysza? Okej. Tutaj pytanie brzmi tak. Jeżeli zabierzesz... jeżeli będziesz zawsze brał jedno dziecko, jedną małą myszkę po tym, kiedy się urodziła. Od razu, kiedy się urodzi. Jeżeli weźmiecie jedną do domu i zatrzymacie ją. I to chodzi o to, że przy każdym... Za każdym razem, kiedy mysz się rodzi, tak? Czy po prostu... A, pieprzyj to. W każdym razie... Tutaj dzieci... Po 10 miesiącach zabrałeś jedną. I po 10 miesiącach ile ich masz? Jedno. To jest dość łatwe zadanie. Chociaż... No, byłem pewny, że to była dobra wiadomość. Co ciekawe, co tutaj dostaniemy. Pokaż no. Coś jest ciekawego tutaj? Dziękuję. No, kolejny kawałek mapy. To klucz. Nie, o coś obym nie było lepszego. To rysunek klucza. Lucy, ty jesteś Lucy, co? I co tam robicie? Chcecie mnie o coś zapytać? Pytajcie mnie o wszystko, co chcecie, ale najpierw rozwiążcie tę zagadkę. Ja i mój młodszy brat ją razem wymyśliliśmy. Wow, to było teraz szybkie. Sam jestem zaskoczony moją umiejętnością czytania szybkiego po angielsku. Ale to było łatwe. O. Brat mówi. Jeżeli dam ci... ile było? Czekaj. Jeżeli dam ci 2 lata z moich, to będziesz... Jeżeli zabierzemy 2 lata ode mnie i damy ci je tobie, to wtedy będziesz 2 razy tak stara jak ja. A siostra mówi. No cóż, ale jeżeli zabierzemy tylko jedno, to wtedy będę 3 razy starsza od ciebie. Jak to możliwe? Ile oboje mają lat? Ona ma 6. On ma 6. Żeby tylko na lekcjach tak to szybko szło. No ale na lekcjach jestem pod stresem. Kiedy ta nasza rosyjska nauczycielka wszystkich wykańcza, kiedy popełni tylko jeden błąd. No właśnie, tutaj zabierzemy 2. Zabierzemy jemu 2 i damy jej 2, to jest 8. 2 razy 4. 8. Tutaj zabierzemy tylko jedno, to on ma wtedy... A nie, jeżeli wtedy zabierzemy jeszcze jedno, tfu. To miałem na myśli, tylko źle to wytłumaczyłem, kurde. Jeżeli zabierzemy jemu tutaj jeszcze jedno, to wtedy tu damy to jeszcze jedno tutaj, to ona będzie miała 9 lat, a on tylko 3. No właśnie. Czyli 3 razy 3 jest 9. Jak każdy z was wie. Jeżeli ktoś nie wie, to nie chce nikogo tutaj... Nie każdy musi to wiedzieć. Wow, czy to naprawdę było takie łatwe? Okej. Szukacie tego kolesia z... Willi, prawda? Ramona. Może wygląda na spokojnego, ale chłopie. On kocha życie nocne. Jest kumplem tego potwora, czy tam tego, tej bestii. Jest najlepszym kumplem tej bestii imprezowej, Jarvisa. Jarvis to jest bestia imprezowa. Dla mnie to najemnik albo z Gothica, albo ten. Komputer z Tonego Starka. Jarvis? Nie wydaje mi się, że go znam. Gdzie możemy znaleźć tego człowieka? No wiesz, Jarvis nie jest kolesiem, który przykłada wiele znaczenia do zarabiania pieniędzy. Więc tak jakby leniuchuje cały dzień gdzieś tutaj, jak pójdziecie drogą na północ, to go znajdziecie. To leniuchuje tam cały dzień.
No gdzieś tam właśnie tu, jeżeli pójdziecie tą drogą, to go znajdziecie. Okej, to mam zamiar teraz wrócić do zabawy. Let's play again later? Let's play teraz, ja teraz nagrywam let's playa. No, ona teraz się pobawi. Może później się z nią jeszcze pobawimy. W przebraniu pedobera. Brązowi już jesteśmy. Jak tam z pieskiem ogólnie? Gizmo. A, trochę dostaliśmy tutaj, proszę to. To, oczy, o pysk. O, nieźle. O, już prawie dostaję swoje. O, patrz jeszcze raz, dwa, trzy, cztery kawałki. Będzie po wszystkim, już będziemy go mieli. Niesamowite. Dostaliśmy jakieś tutaj, obrazy, ale mi chodzi tutaj o meble. Luke potrzebuje łóżka. Zapamiętajmy to sobie, jeżeli dostaniemy gdzieś łóżko, to od razu dać je Luke'owi. Ej, babcia, co tam u ciebie? Mówisz coś interesującego? A biedny, te Fortuna Major. No nie, spokojnie, ona nic ciekawego nie mówi. No właśnie, postanowiłem, że tych takich ludzi, którzy mówią tylko ej, ej, tutaj zagadkę dla mnie, bla, 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 nie będę tłumaczył, chyba że mają coś wspólnego z fabułą, jak na przykład przed chwilą Lucy, że a, powiem wam sekret, kiedy tylko zgadniecie tutaj moją zagadkę i tak dalej, jak ją rozwiążecie, no i powiem wam wtedy o Ramonie, no takie ważniejsze rzeczy to wtedy wam powiem. Chodziło o to, żeby znowu odnaleźć rysunek, który nie jest, który da się narysować jedną linią. I to nie tak, że jedną linią i wracanie, tylko jedną linią, która ciągnie się. Która ciągnie, nie można wracać. No właśnie o to chodzi. A tą zagadkę, jako że tą zagadkę pamiętałem, nie musiałem tego, no, mogłem zrobić odświadomie. Okej. Okay. I tutaj właśnie interesująca postać, ten Włoch? On wygląda trochę jak Włoch. W każdym razie on jest bardzo ciekawą postacią. Detektyw. A ja mam słabość do detektywów. Sherlock Holmes. Albo Kogoro Mori na moim awatarze. Dobra, spokojnie. To jest zapone. Ma, jaki głos mam mu dać? Spróbuję taki francuski, taki trochę włoski. O, bella. Co to jest? No, trochę mi się... Wydaje mi się, panie, że chcesz mnie o coś zapytać, prawda? Nie próbuj tego ukryć, ser. Widzę to w twoich oczach. No dobrze, zapytaj mnie o co chcesz, ale najpierw rozwiąż tą zagadkę. No to też mógłbym normalnie nie tłumaczyć, ale jako, że chcę tą postać przedstawić, to... No. A. Tutaj musimy narysować most. Przy dwóch wyspach, które nie są razem połączone. Pup. Coś czuję, że w tej zagadce jest więcej rozwiązań. Ale nie pamiętam dokładnie. Wolę tą moją wyuczoną zabrać, bo to jest... No właśnie tutaj, pap, proszę. Super. O, tak jak myślałem, jesteś kolegą detektywem. Bo ja też jestem. Twoje umiejętności rozwiązywania zagadek są naprawdę niesamowite i bardzo dobre, ser. O, No. Widać o twoich oczach. Nigdy nie kłamią one, znaczy się mówię. Oczy nigdy nie kłamą. Kłamią, No, dobra. Zapone. W tej chwili jeszcze nie miał nic nam do powiedzenia, ale później będzie jeszcze trochę zabawy z nim. Co tutaj mamy? O! Ty. Kim ty jesteś? O, hello there. Gerard. To nie jest Geralt? To jest prawie jak ja, tylko że zamiast L jest R. No ale właśnie, to nie jest Geralt, to jest Gerard. To jest Francuz. Gerard. O, hello there. O, witajcie. Powiedzcie, słonka, widzieliście gdzieś tutaj wielką monetę? Parę. Mógłbym przysiąść, że gdzieś ją tutaj zgubiłem. Gdzieś w pobliżu. No to wygląda, że on nic ciekawego nie mówi. Mamy dla niego rozwiązać znowu zagadkę jakąś. Ale on nie mówi nic ciekawego. Oh fuck! O kurde, z tym sobie nie poradzę. Okej. Muszę najpierw przeczytać zadanie, co tutaj chodzi? Tej zagadki nie pamiętam. Left and right, rope will get off and push the coin. Internet naszym królem jest. Żera jest debilem. Nienawidzę go. U niego musimy wpisywać liczby. Dlatego sprawdziłem to w internecie i nie chcę mi się tego robić, szczerze. Zagadek z liczbami potrzebuje często... Dobra, te wcześniejsze były łatwe, ale taka jak ta... W ogóle nie rozumiem, o co mu chodzi. O! Oho!
O to mu chodziło? I tak bym sobie z tym nie poradził, bo to takie zagadki, których nie lubię, więc dobrze, internet mi pomógł. Tak, tak, bądź cicho, daj mi tutaj ten swój gizmo. I daj mi swoją kolejną zagadkę, bo on ma dwie, a później będzie kolejna zagadka, okej. Co tutaj mamy? Jarvis, nie. Do Jarvisa pójdziemy w następnym odcinku, czekaj. Gdzie mogę pójść tutaj w bok? Pokaż no. A! Kolejny koleś od zagadek. Wiem, że ty coś dla mnie masz. Ale on tylko też... Tylko zwykłe zagadki, on nie ma tutaj... Nic ciekawego do powiedzenia, bo to jest postać, która nigdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Aha. Syn ma 22 lata. A ile lat ma w takim razie... Ojciec. Mhm. A jakie jest zadanie? Ty? Tato, jestem 22. Jestem 22, tak. Mam 22 lata. Ile ty masz lat? A tata odpowiada... Chcesz wiedzieć, ile mam lat, co? Albo raczej, chcesz wiedzieć, ile lat ma twój staruszek, co? Dobrze. No więc powiedz mi... Mam tyle samo lat, co ty, plus połowę mojego... Mam tyle samo lat, co ty, plus... Mojej starości. Ile lat ma twój ojciec? 22. Czyli połowa. Ale skąd mamy wiedzieć, ile lat ma jego połowa? To jest właśnie taki, albo raczej... Skąd mamy wiedzieć, ile... jaka jest ta połowa? Wiemy, że jego syn ma 22 lata. I on powiedział, że mam 22 lata plus druga połowa mojego... No, mojego życia, mojego wieku. Jedyną możliwą odpowiedzią jest 22, czyli... To taka odpowiedź typowa, którą każdy może zadać, jeżeli pomyśli parę sekund. Pup! Teraz się okaże, że 23 czy coś. O! Co ja zrobiłem? Co, gdzie popełniłem błąd? Gdzie popełniłem błąd? Czekaj, zrobimy to jeszcze raz. Gdzie popełniłem błąd? 22. O! 22 plus 22. 44. O mój Boże. Zapomniałem najłatwiejszego. Śpieszyłem się i popełniłem błąd. Nie! 22. Mam tyle lat, co ty plus więcej. No właśnie tutaj. Połowa wieku 22. Plus 2 razy 22, 44. Niesamowite, prawda? Pup. Bardzo dobrze, a ile ja mam lat, co? 95, 6, to jest 100? Coś takiego? Masz coś jeszcze? Powiedz mi, czy masz jeszcze jakąś jedną zagadkę, panie Archibald? I to jest fajne imię, Archibald. Dobrze, nikt się tutaj nie nazywa Lucifer. Dobrze, że się nikt tutaj nie nazywa Lucifer. Czyli teraz możemy iść w sumie do Jarvisa. Jarvis, ty małaś... Ale najpierw zobaczmy, chyba mamy już nawet wszystkie części do naszego pieska. No, jeszcze jednej nam brakuje. A gdzie ta jedna jest? Pogadajmy z Jarvisem, może on coś wie, ale to dopiero w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja w następnym odcinku zakończę trzeci rozdział. I zaczniemy czwarty. W piątym. Nie, który to jest? Następny odcinek jest 9. Cześć!